Witajcie serdecznie w najnowszym podcaście, który ponownie jest niezaplanowanym podcastem, ponieważ jest to odpowiedź do pewnego internetowego kaznodziei od Tory, znany przez YouTube'a i też promowany przez detektywa, czyli, prawda, do Michała Mazura. Postanowił mnie zaczepić w swoim podcaście, w którym... Podobno y, odnosi się do mojego podcastu na temat Panie Jezus ponad Torą. Co ciekawe, y, Michale, nie poruszasz wątków, które są w podcaście, a jedynie co y, twój cały y, podcast zajmuje się twoimi wersetami, twoimi sprawami, które omawiasz, a tak na naprawdę sprawy nie poruszasz kompletnie Merytorycznie dowodów i, i przedstawionych wersetów Słowa Bożego, które ja uwzględniłem w podcaście. A tak na dobrą sprawę, Ty rzekomo się powołujesz na ten podcast. Także do tego przejdziemy dalej. Mówisz, że dziwne to jest, że blokuje komentarze na YouTubie. Jakbyś znał sytuację, to YouTube, tak na dobrą sprawę od niedawna dopiero zacząłem używać natomiast y, głównym y, moim, y, naszym świadectwem ku prawdzie jest blog i od początku blogu y, komentarze były zatwierdzane y, dyskutowaliśmy i możecie to sobie sprawdzić, natomiast po całej sytuacji z in sytuacją, prawda, e, agentki Basi i innych spraw, gdzie okazało się, że to w większości ona pisze komentarze i inne starotestamentalne żmije. E, po prostu, żeśmy doszli do wniosku, że nie będziemy prowadzić i czasu tracić e, na e, dyskutowaniu z wirtualnymi użytkownikami, bo nie wszystkie artykuły e, pokazują e, to, co mamy do przedstawienia, jeżeli Osoby chcą y, zobaczyć to świadectwo i przeczytać, y, oni wyciągną sobie sami wnioski. My nie chcemy czasu tracić na zbędne dyskutowanie. To samo chodzi właśnie o YouTuba, ponieważ y, bardzo dużo jest YouTuberów, którzy mają, y, wiadomo, są wirtualni i też nie mam zamiaru dyskutować, nie mam na to czasu. I taką właśnie decyzję podjęliśmy i taką decyzję prowadzę kto mnie będzie chciał oglądać, nasze świadectwa, będzie oglądał. Kto nie, mu nie chce, nie musi, wcale do tego nie zmuszam. Jak to niektórzy wpajają. Także tu mamy, myślę, że wyjaśnione. Co do sprawy, właśnie z podcastem, gdzie niby się do niego odnosi, że ża żadnego wersetu, żadnego dowodu, który przedstawiłem, nie poruszasz, ale idziesz swoim tokiem myślenia. Oczywiście powołujesz się na werset, że nie przyszedłem znieść prawa y, tylko je wypełnić y, dokładnie to opisałem w artykule na blogu y, pod tytułem nowe prawo Chrystusa doskonała droga zbawienia jest to opisane nie będę się powtarzał natomiast y, cały ten twój podcast y, po prostu ma na celu nie wiem szczerze mówiąc y, raczej wiem o, odnośnie waszej y, waszej agendy tory ma na celu prawda, przywrócenie tory i powiedzieć jak to yy, Pan Jezus wypełniał tory, jaka jest ważna to oczywiście yy, zostało obalone yy, niejednokrotnie u nas na blogu, również w podcaście yy, w dowodzie że Pan Jezus nie przestrzega tory mówi, że jego świadectwo jest prawdziwe, a tora ewidentnie yy, świadczy, że minimum musi być dwóch świadków aby kogokolwiek świadectwo było prawdziwe. Także Pan Jezus nie idzie prawem tory bezsprzecznie, co przedstawione było w podcaście. Ty tego kompletnie nie poruszyłeś i swoje wywody, herezje mówisz, jak to tora jest nadal aktualna. Na przykład można powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, co też poruszałem w podcaście, Pan Jezus mówi, że nie mamy przysięgać. Nie wolno nam przysięgać i mówi dlaczego. Natomiast w Torze jest napisane, że możesz przysięgać, tylko nie możesz przysięgać fałszywie. Także, jeżeli Ty mówisz, że Panie Jezus, tak jak Wy wszyscy mówicie, że Pan Jezus nie zniósł Tory, a ją przestrzega, to jest po prostu absurd, bo w torze mamy jasne i wyraźnie napisane, że Pan Jezus, przepraszam, że w torze, że yy, można przysięgać, natomiast Pan Jezus mówi, że nie wolno przysięgać. Czyli jeżeli jest to samo prawo, no to yy, chyba tylko w waszym umyśle, żeby ludziom wody z mózgu robić. Jest więcej y, sytuacji na ten temat, i bardzo chętnie z Tobą porozmawiam, y, ale do tego przejdziemy później, nie będę się powtarzał. Także y, co ciekawe również y, Ciebie cechuje: y, Mówisz, że y, moich rzeczy się nie da słuchać, prawda? Że ciężko przez to przebrnąłeś y, i w swoich nauczaniach, które znam bo oczywiście oglądałem Ciebie i jest to standard, prawda, starych testamentalnych zwodzicieli i chociażby dwa dni temu nagrałeś podcast o pas, o tym, że apostołowie obchodzili Paschę i Prześniki, tak? I już na samym początku mówisz totalną herezję, gdzie rzekomo Pan Jezus po tysiącletnim królowaniu odda władzę swojemu Ojcu. Nie wiem, nie wiem w ogóle, skąd Ty to bierzesz, ale już e, ładnych, e, ładne miesiące temu i nawet rok temu, jak była cała sytuacja, to samo głoszą zbawieni, e, właśnie starotestamentalni, że jakoby Pan Jezus e, miał oddać władzę władzę e, swojemu Ojcu. Ciekawe. Z czego wyczytałeś? Przedstaw mi dowód ze Słowa Bożego, bo jest to po prostu herezja, która nie ma pokrycia żadnego w Słowie Bożym. A Ty to dwa dni temu mówisz, prawda? E, I jeszcze co ciekawe, e, po tych 30 sekundach mówisz, że re, żeby nie wierzyć religijnym, prawda, złym naukom i kłamstwom, a Ty e, raptem kilka sekund wcześniej mówisz taką bzdurę, jakby Pan Jezus miał oddać. E, oddać e, swoje królowanie, czyli królestwo Bogu Ojcu. A Izajasz o tym, prawda, na przykład pisze, prorokował, że władza tego dziecięcia, które się, które się narodzi, jest wieczna. Jeżeli jest wieczna, to znaczy, że nie odda tej władzy nikomu. Natomiast Wy, co Was cechuje, mówicie o tym, że Pan Jezus odda władzę Bogu. Jest to właśnie absurd i herezja i nie mam czasu na e, takie odbijanie pyłeczki, e, bo tak jak powiedziałem ciebie, twoje nauczanie dobrze znam i nie mam zamiaru, e, nie mam zamiaru e, czasu na to tracić. Przejdźmy do następnego, do następnej sprawy. że e, mówisz, że Możesz ze mną publicznie porozmawiać, yy, prawda, nagrać się coś dwie minuty. Ja nie, mam, ja nie mam czasu na odbijanie, tak jak powiedziałem, piłeczki, że nagram podcast i coś się spyta mi w ogóle, ty będziesz przemyślał i będziesz tak się merytorycznie, w cudzysłowiu, yy, do mnie yy, odnosił do, tego, do tej dyskusji, yy, jak właśnie w twoim najnowszym podcaście, który yy, jest od, yy, zaczepką dla mnie, tak, gdzie... Mówisz o to, że wszystko pięknie, ładnie, w cudzysłowie, e, dokładnie jak to stare testamentalne e, żmije mówią i na siłę próbują podtrzymywać Torę. Natomiast kompletnie nie odnosisz się do tych wersetów, e, o których ja wspominam i o których mówię. E, także e, jeżeli masz czas na coś takiego, jeżeli masz czas nagrywać e, podcasty, to. E, mnie interesuje po prostu rozmowa na żywo, na Skype'ie, gdzie będziemy mogli zobaczyć, będziemy mogli porozmawiać wspólnie odnośnie Słowa Bożego. Widać, że wiedzę posiadasz, jeśli chodzi o starotestamentalne prawo. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam, tylko to musi być na Skype'ie, na żywo nagrywane i wtedy upublicznimy rozmowę. Nie muszą to być od razu wszystkie dyskusję, możemy się umówić na kilka takich rozmów poruszymy torę jak najbardziej porozmawiam z Tobą, nie powinien się jej bać, bo bardzo dobrze ją znasz chciałbym również poruszyć sprawę z apostołem Pawłem z kanonem ponieważ bardzo, bardzo dużo używasz właśnie apostoła Pawła i fałszywych, fałszywej Ewangelii, dlatego też chciałbym o tym porozmawiać o słowie Bożym i kanonie, którego Ty bronisz również, także co ciekawe, też promujesz chrzest wodny, czyli takie detektywistyczne kompanko w duchu szatańskim. Nie dziwię się, ponieważ On Ciebie promuje, Ty promujesz jego agendę. Czyli y, szatańską, szatańską agendę, wielkie zwiedzenie, więc y, tak to wygląda. Ja jestem otwarty na y, rozmowę publiczną, na żywo. Y, ja się dostosuję, ja też nie mieszkam w Polsce, ja się dostosuję do Ciebie, kiedy będziesz miał czas wolny. Myślę, że z tym nie będzie problemu, nawet to być, może być w nocy, jak Ci to pasuje i możemy prowadzić merytoryczną dyskusję. Ty mi zadajesz pytania, ja tobie zadaję pytania, oczywiście odpowiadamy yy, i będziemy upubliczniać. Także jeśli chodzi na takie coś, ja najbardziej się zgadzam, i, i tak samo jak z detektywem bym tak rozmawiał yy, z Henrykiem Kubikiem, ale jak wiemy, oni nie przystoją na to. Natomiast jeżeli ty mówisz, że masz yy, że znajdziesz jakiś czas prawda, na odbijanie piłeczki, ja się na to nie piszę, bo ja nie mam czasu na. Rozmowy, właśnie w takim stylu, jaki prowadzicie wy wszyscy, czyli zamydlanie oczu, podpieranie się kompletnie innymi wersetami. Nie mam czasu na to, mam ważniejsze sprawy, jeśli chodzi o to, bo jest dużo artykułów do napisania, dużo też mam obowiązków. Natomiast, jeśli chodzi o rozmowy na scape na żywo bezpośrednią rozmowę, gdzie będziemy mogli. Zadawać sobie pytanie i spokojnie odpowiedzieć. Ja, raz ty, mi raz ja i będziemy to publikować w internecie. Jak najbardziej na to się pisze. Także, Michale to jest moja odpowiedź na zaczepkę. Co tak na dobrą sprawę, dobrze napisałeś zaczepkę, bo to, jak się zachowałeś, to można powiedzieć, że takie zaczepki to ja w podstawówce robiłem z kolegami. Tak, na żarty. Także bądźmy poważni i jeśli chcesz przejść do naprawdę poważnej rozmowy i żeby się szanować i rozmawiać o Słowie Bożym, jestem otwarty na to, nie jakieś zaczepki, tylko publiczna rozmowa na żywo na Skype, która będzie właśnie dotyczyła Słowa Bożego. Zaczniemy od Tory. Poruszymy również Apostol Pawła, Karun Biblii, możemy rozmawiać o Chrzcie wodnym. Także to, co jest Słowie Bożym, to, co nas dzieli, jak najbardziej jestem otwarty na dyskusję, a nasi czytelnicy, youtuberzy, internauci ocenią, kto tu mówi prawdę i kto ma rzeczywiście prawdziwe i, i rzeczywiste, prawda, poznanie Słowa Bożego i głosi właśnie Ewangelię Pana Jezusa. Także dziękuję za uwagę, przemyśl to i. Możesz napisać komentarz, czy zrób odpowiedź do mnie. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie przystaniesz na y, rozmowę na żywo na skape, to ja się w żadne takie zaczepki i odbanie piłeczki zabawy w przedszkole nie będę bawił, y, ponieważ y, już to przerabiałem, i szkoda mi czasu na takie stare testamentalne agendy y, fałszywych nauczycieli. Także. Dziękuję serdecznie i czekam na odpowiedź.